Chuj, blokada drogi przez rolników. KSW zagrożony. Ciekawe, czy to bunur też wylewali, czy nie? Pewnie tak, pewnie sypali się jego takimi rozrzutnikami. Słyszałem, że wtedy na Leszyńskim to świńskie głowy w ogóle. Ale nie wiem, czy to jest prawda. Natomiast wiem, że mamy objazd i jesteśmy w dupie. Parafrazując klasyka. A zdążymy? Zdążymy, jak zawsze. No powiem wam, że traska ciekawa. W polu kukurydzy teraz. Jarku, kolejne kłody pod nogi. Kłody pod nogi, ale damy radę. Ale ładnie daje, powiem ci, że kurna. Można powiedzieć, że płyniemy autostradą. Co, leci? Leci już, poszło. Kurwa, to niedobrze, że już leci. Nie jestem na to jeszcze gotowy chyba. 10 minut do pierwszej walki i szukamy miejsca parkingowego, więc nie jest źle. Nie, no jest 20. A on chodzi 5 minut do przodu, żeby miał te 5 minut. A jesteśmy już pod samą galą. Halą. Galą, hotelem, klubem. Jak zwał, tak zwał. I stoimy na czerwonym już chaty, przynajmniej jedną rundę. Ja pierdolę, torami jechaliśmy. Na skróty. Czekaj, miałeś się skupić, kurwa. Tutaj musimy wjechać. Jak na stanowisku. No i co, słuchajcie, Kamieniarz, Kaszubowski, runda trzecia. No już elegancko zainstalowani, wszystko pięknie. Nie byliśmy jeszcze sprawdzić cateringu, pójdziemy zaraz po tej walce. No i co, myślę, że za jakieś pół godziny do godziny zacznie się nagrywanie wywiadów. Już dziewczyny się kręcą tutaj. No i Krystian pewnie, jeśli wygra, to pewnie Krystian również pojawi się niedługo. Także. Dużo kawy, dużo cukru.
Jak gala? Świetnie. Chyba wyszła, nie? Teraz czekamy na najważniejszą walkę. Dużo problemów dzisiaj było? Żadnych. Jak zawsze. Jak zawsze. Z taką kierowniczką. Dopracowane do perfekcji, jak zwykle. To wszystko na następną. Wszystkiego najlepszego. Ej, mamy. Ja nie mam pytań. Nie mam żadnych pytań totalnie. To co on zrobił, to jest w ogóle Meksyk. Wow. Ale gdzie jest pas? To było najważniejsze. Mistrzu piąteczkę tylko. Gratulacje, coś niesamowitego.